Emilia, co tu dużo mówić? Świetne zawody w waszym wykonaniu. Tak, też mi się tak wydaje. Zagrałyśmy bardzo dobry mecz. Fajnie, że sobie zapewniłyśmy już na początku taką przewagę, co pozwoliło nam spokojnie podejść do drugiej części gry. Wyborna postawa przede wszystkim w defensywie. Tak, bardzo nam na tym zależało. Wiemy, że drużyna Zespół Łomnik jest bardzo dobrą drużyną. Mają bardzo dobre zawodniczki, dlatego myślę, że kluczem była ta dobra obrona. W komentarzu do tego spotkania pojawiło się takie określenie: Julia Szostak, królowa przechwytów. No, miło to słyszeć, ale tak, bardzo lubię pracować w obronie i myślę, że to jest bardzo ważne przede wszystkim dla drużyny. No i tym chcę pomagać. Kroczek czy krok milowy w kierunku obrony mistrzostwa? No, myślę, że już krok milowy. Wiadomo, mamy jeszcze dużo meczów przed sobą. Nie będziemy w każdym walczyć tak jak dzisiaj, ale myślę, że to zwycięstwo bardzo nam pomogło. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Na razie w tej materii jest wszystko w jak najlepszym porządku. Dbają futsalistki obu drużyny o emocje, uderzenie i poprawka. Duet Natalia Matuszewska-Agata Bała, które łącznie strzeliły 56 bramek. Tymczasem Julia Szostak! Fantastyczne uderzenie przy dalszym słupku bramki. Znakomicie ta akcja rozegrana przez Bielszczanki. Znów pod presją tracą piłkę zawodniczki Słomiczanki. Katarzyna Moskała, czy uderzy? Prost Myjak, poprawka Sydorenko. Szostak. Po lewej stronie Sydorenko, Szostak. To Sydorenko! Boczna siatka bramki. Kolejne bardzo dobre zachowanie w defensywie Wiktorii Pietrzyk. Co więcej, zainicjowała solowy kontratak. Szostak krótko, Sydorenko jeszcze raz, Szostak. Poprawka Moskały, Myjak. Jeszcze piłka, ależ tam się kotuje w polu bramkowym. Jeszcze Moskała na 2 sekundy przed końcem pierwszej części. W tym niesłychanym Goszczunu. To się nazywa gol do szatni. Julia Szostak. No może za mną Sydorenko. Właśnie ona w uderzeniu. Świetna interwencja w bramce. Wiolety Myjak. Od strony taktycznej to było mistrzowskie partidazo. No, nie będę ukrywał. Myślę, że możemy trochę kulis zdradzić. Mieliśmy przyjemność grać przeciwko tej drużynie w większości złożonej z tych zawodniczek na akademickich mistrzostwach Polski i daliśmy na tacy styl, którym nie zamierzaliśmy grać w tym meczu, więc myślę, że dużo popracowaliśmy nad tym właśnie od strony taktycznej. Byliśmy przygotowani również na grę 5-4 z bramkarzem. No, szkoda tej jednej straconej bramki. Była ona dosyć przypadkowa, natomiast spadła i uczulaliśmy się też na to. Ale myślę, że naprawdę dziewczyny zrealizowały w 99% plan taktyczny. To nie dlatego, że niedawno był Dzień Kobiet, ale chwalmy, bo jest za co. Długimi fragmentami zespół złapał optymalny balans między ofensywą a defensywą. Bardzo trafne spostrzeżenie, bo nad tym dużo pracujemy na treningach. Skupiamy się na tym, żeby nigdy nie dać się przeciwnikowi wciągnąć w jego grę i zawsze ten balans posiadać, przez to ciężko jest nam strzelić bramkę. Dziś praktycznie zagralibyśmy mecz na zero. Podobnie było z wiceliderem z Górzna, także naprawdę ta obrona u nas jest na wysokim poziomie. Kilka kluczowych spotkań jeszcze zostało do końca sezonu. Broń Boże, nie patrzymy teraz na pewno w tabelę, nie skupiamy się na tym, bo to zwycięstwo może okazać się niczym, jeśli gdzieś jeszcze zdarzy nam się potknięcie. Natomiast teraz mamy chwilę chwały i przygotowujemy się już do następnego meczu z Wandą Kraków. Powodzenia za to. Dziękujemy bardzo.